Witam wszystkich hodowców. Znajdujemy się w miejscowości Krzyż Wielkopolski. Jesteśmy na wkładaniu gołębi młodych na lot Minden. Tu przed nami jest pan Roman, który jest przedstawicielem klubu miejscowego właśnie tutaj z Krzyża Wielkopolskiego. Opowie nam kilka tutaj słów o samym klubie, o tym jak działają i też ile gołąbków zamierzają dać na lot Minden. Jest to lot ostatni, podsumowujący sezon. Tutaj do nich będzie dosyć spora odległość, bo przeszło 500 km, tak? Do was ile jest tak mniej więcej kilometrów? Prawie 50-60, albo lepiej. Czyli prawie 600 km. Proszę nam powiedzieć, ile tutaj gołąbków będzie wkładanych na lot? No 220 sztuk, tak. Liczymy, że 220, tyle jest hodowców i po tyle wkładają. Po 5 sztuk, po 2 sztuki, po 10, niektórzy nawet po 90, jest taki hodowca, to współczyna, nie? To się deklarował, że 90 sztuk przywiezie. No. Jak na młode gołębie, to jest to spory wyczyn, żeby przyleciało. Tak, jeszcze tutaj sprawdzaliśmy pogodę, wiatr jest nie do końca sprzyjający, tak, bo tak troszeczkę jest spychający na górę. Szczególnie, że w tym roku to te loty były takie ciężkie, powiem, ciężkie były loty, że no, hodowcy duże straty ponieśli, ale no, jeszcze zostało kilku hodowców takich wytrwałych, którzy dają. Obecnie znajdujemy się na punkcie wkładań sekcji Krzyż Wielkopolski, która należy do oddziału Czarnkowsko-Bielskiego 0425 i jak i ten prezes sekcji i Krzysztof Kamiński, który się udostępnił nam punkt i prezes oddziału wcześniejszy i teraz, który jest, też sprzyjają klubowi, bo jest to, mamy od tego roku, od kwietnia, od 6 kwietnia zawiązał się klub hodowców gołębi pocztowych. Wcześniej była taka przy sekcji taka liga działała, pierwsza tam, było nas kilku hodowców. Teraz jest klub się powiększa tak w miarę upływu czasu, ale jakby to powiedzieć, panie Sławku, średnia wieku, widzi pan jaka jest to. No tak jak w każdym oddziale. Ale chodzi o to, żeby średnia wieku się zmniejszała, a nie zwiększała. Żeby przyciągnąć młodych ludzi, to trzeba jakiś tak, no nie wiem, no wyjść do ludzi, nie? Dlatego jutro organizujemy zakończenie sezonu lotowego i taką... A 18-19 rok to jest połączone ze stulecią odzyskania niepodległości. Dlatego są zaproszeni goście i z powiatu, i z województwa, znaczy się radni powiatowi. Przyjadą też posłowie, zarząd kombatantów, bo tutaj jest u nas koło kombatantów. Było 28, zostało 24 wraz z rodzinami, bo to starsi ludzie. I z tego co z historii wiadomo, że tu w Wielkopolsce, bo to jest Wielkopolska, nie? Trzymanie gołębi pocztowych w czasie II wojny światowej, to Niemcy nazwali to kraj warty, było karane śmiercią, nie? Także tutaj w Wielkopolsce po wojnie zaczynało się od zera. Od zera. Widzimy, tutaj spora grupa jest tych hodowców tutaj, którzy wkładają. Znaczy się... U nas dzisiaj tak, 20 jest. 20. A to są... 20. U nas z sekcji jest kilku, z oddziału. No i z okolicznych oddziałów. I z okolicznych oddziałów, nie? Zaraz zobaczy. Nawet zaraz z Koszalina są. O, super. Zaraz zobaczymy. O, to jest Koszalina. Zaraz zobaczymy, jak przebiega tutaj wkładanie. No. Tutaj to nagrywamy kilka ujęć. A ja też bym zaskoczył, jak nie widziałem. Jak widzimy, nie tylko tutaj mężczyźni wkładają gołębie na lot, są hodowcami, ale też widzimy panią hodowczynię. Proszę nam się przedstawić tutaj. Dzień dobry, Luiza Brzeźnińska. Skąd pani przyjechała tutaj? Przyjechałam wspólnie z kolegą i ze szwagrem z Liszkowa, koło Bornego Sulinowa, i przywiozłam nasze słynne liszkowskie młode. Ile tych gołąbków pani przywiozła? 55. To spora ilość, tak? Pani też jest hodowcą, tak? To znaczy, no tak. Głównie to ja się tymi gołębiami zajmuję, a od poniedziałku do piątku, a mąż od piątku do niedzieli. Nie, żartuję, to jest hodowla mojego męża, ja go bardzo mocno wspieram w tym żeby były wyniki i żeby był sukces. To najważniejsze to jest to, żeby właśnie tutaj małżonka wspierała męża, bo sami wiemy, że te hobby nie należy do najłatwiejszych i bez pomocy, jeżeli mąż pracuje gdzieś powiedzmy za delegacji czy za granicą, to jest bardzo ciężko, żeby lotować na wysokim poziomie, prawda? Tak, tutaj mogę zaapelować do wszystkich pań o wyrozumiałość. Super. No. Stoimy przed punktem wkładań sekcji Zgorzelec, oddział Lubań. Bardzo fajny.
punkt. Gołębie już są zakoszowane, czekają teraz tylko na opieczętowanie skrzydła. Ja przypomnę, że każdy gołąb, który bierze udział w locie Minden, jest opieczętowany, czyli jest numer nadawany temu gołębiowi, który jest przybijany na skrzydło. I po przylocie takiego gołębia każdy hodowca jest zobowiązany podać numer gołębia, czas przylotu i właśnie ten numer na skrzydle. Oczywiście numer na skrzydle hodowca nie wie, jaki jest, także to jest gwarancją bezpieczeństwa i zapewnienia, że wszystko, jeśli chodzi o ten lot, odbyło się prawidłowo. Idziemy teraz właśnie robić pieczątki tym gołębiom. Także tu możemy zobaczyć, te gołębie już są 55. Przygotowane do pieczętkowania. Tak, tak. Panowie też bierzecie udział w locie. Tak, tak. Proszę się przedstawić. Ja nie biorę. Zamojski Tadeusz. Tak, tutaj z sekcji Zgorzelec, tak? Tak, sekcja Zgorzelec. Ile pan dał tych gołąbków na lot? 15 sztuk. 15, tak? Tak, tak, tak. Jakaś drużyna? Nie wystawiałem drużyny, nie wystawiałem. Nie. Czyli chciałby pan wygrać indywidualny, tak? A, tutaj, no, jak tak. Się uda, ale... Tutaj w locie Minden są dwie rywalizacje. Jest rywalizacja gołębiami indywidualnymi, czyli każdy gołąb walczy o nagrodę, jak również jest rywalizacja drużynowa, gdzie hodowca typuje 5 gołębi, które są w drużynie i z tych 5 gołębi 3 biorą udział w rywalizacji, te 3 najszybsze. Tak, 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 tak. Także życzymy tutaj panu sukcesu, pierwszego gołębia. No, zobaczymy. No, prawdopodobnie nie będzie ciężki lot. O, mamy taką nadzieję. Tak? No, prawdopodobnie nie będzie ciężki lot. Teraz ostatnio też nie był taki ciężki. Wy już loty skończyliście jako oddział? Tak, tak, jako tak. 5 lotów mieliście. O, to mamy nadzieję, że będzie wszystko ok. Dobrze, dziękujemy, pozdrawiamy. No, dziękuję. Odwiedzamy kolejny punkt wkładań lotu Minden. Tym razem jesteśmy w oddziale Lubań, w sekcji Zgorzelec. Przed nami jest organizator punktu wkładań, kolega Marek Franiak, który tak się składa 2 lata temu, kiedy był ten ciężki Minden, miał tutaj bardzo fajny wynik, ale o tym wyniku za chwilę on powie. Panie Arku, proszę nam powiedzieć, ile tych gołąbków przyjęliście tutaj? No, witam kolegów. Na chwilę obecną mamy 213 gołębi. Nie jest dużo. Hodowców kilku się wycofało. Być może ze strachu przed pogodą, bo ma być wiatr trochę. Ma być pod wiatr, tak. Do was i tak jest tam chyba odległość niecała 500 km, prawda? No 440. 440, ale przy tej pogodzie to też mamy tą świadomość, że lot będzie dosyć ciężki. Ja tutaj na początku wspominałem, że 2 lata temu fajny wynik był na locie Minden. To przypomnę, to był ten bardzo ciężki lot Minden. Niektórzy go bardzo źle wspominają, a niektórzy bardzo dobrze. Tutaj kolega należy do tej drugiej grupy ludzi, tak? No, udało się akurat wygrać, także bardzo zadowolony, tak można powiedzieć. Nie liczyłem, że akurat tak się stanie, ale udało się wygrać. To 2 lata temu ile gołębi było włożone? Ile kolega włożył? My wkładaliśmy 2 lata temu w żarach. Ale ile ty włożyłeś gołębi? Ja włożyłem bodajże 18 sztuk. Z tego połowa przyleciała, połowa zginęła. No ale z perspektywy czasu te gołębie później jak się spisują jako roczne? Jako roczne może nie jakoś specjalnie, bo to akurat mówię, były wkładane gołębie nie z takich gołębi typowo sprinterskich, tylko już takie bardziej pod daleki dystans, ale już jako 2-letnie już się pokazują. To jest taka też opinia, jeśli chodzi o lot Minden, że te gołębie roczne, które przelecą ten lot Minden, to później są bardzo ciężko do zgubienia te gołębie. No to tak jak mówią, że młódek po prostu musi zginąć, nie? Który jest słabszy, on przy odległości odpowiedniej zginie tak czy inaczej. A czyli tutaj zostają najlepsze, tak? Te co zostają. No mamy nadzieję, że w tym roku pomimo tych niesprzyjających warunków, jeśli chodzi o wiatr, lot będzie udany i przylecą te gołębie w dużej ilości. Także tutaj pozdrawiamy hodowców. Życzymy tutaj koledze sukcesów, jak i innym kolegom tutaj w sekcji Zgorzelec. Jesteśmy na 3 punkcie wkładań miejscowości Nowa Sól, oddział 0362. Trwa przyjmowanie właśnie gołębi na lot Minden. Możemy tutaj zobaczyć hodowców, którzy wkładają. Tutaj mistrzowie oddziału, mistrz Polski Jan Gasperowicz, także wiele znanych, dobrych hodowców bierze udział w tym locie.
Rozmawiamy teraz z Mariuszem Dobizmańskim, mistrzem okręgu Zielona Góra w kategorii GMP. Mariusz, ile włożyłeś gołębi na Lodninden? 25 sztuk. 25. Dwie drużyny. I dwie drużyny, tak? No spodziewałem się, że lot będzie troszeczkę wymagający, tak? My jeszcze też w oddziale mamy jeden lot, ostatni, piąty, do mistrza z oddziału, też tu Mariusz wysokie miejsce zajmuje, walczy o podium, a mimo tego włożył na Minden, tak? Może tak w dwóch, trzech zdaniach, jakbyś powiedział o sezonie 2019, podsumował ten sezon, jak według Ciebie on tutaj wypadł, dla Ciebie, jak go obie? Sezon 2019 wypadł lepiej niż w tamtym roku. Zajęłem lepszą lokatę niż w tamtym roku, także jest udane. Tutaj jeśli chodzi o mistrzostwa okręgu, tak, to jesteś mistrzem okręgu tej klasyfikacji najbardziej uważanej, czyli w GMP, dodatkowo jeszcze w intermistrzostwie i mistrz okręgu, tak? Tak. Wyniki poszły do rejonu, na razie nie wiemy jakie będą wyniki, ale też spodziewamy się też fajnego, dobrego miejsca tutaj w regionie 6 Poznań. Także pozdrawiamy tutaj hodowców, życzymy udanego lotu Minden i zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłej edycji tego lotu. Dobry lot. Pozdrawiamy. Jesteśmy na punkcie wkładań w żarach. Dwa wydrukli zegarowych. Możemy zobaczyć, jak pracują komisje. Tutaj mamy zwycięzcę z poprzedniej edycji, Marka Klasowskiego, pierwszego gołębia, pierwszą drużynę. Marku, jak tam teraz? Jak ten lot? Nie będzie pierwszej drużyny, ale w dziesiątce powinna być. Twoja drużyna, czyli może być. Okej. Okay. A jeszcze nie było. Tu mamy organizatora Mariusza Błaszczyka, który organizował ten punkt. Możemy wyjechać, to co? Takie. To samo też dwa miał fajnie, nie? Bardzo. Miałeś drużynkę, nie? Znaczy ja ale mam za późno, także ja idę. Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Nazywam się Sławomir Boś, jestem prezesem Polskiego Klubu Lotów Dalekodystansowych. Jesteśmy organizatorem lotu Minden. W tym roku już jest to 8. edycja tego lotu. Na lot Minden otworzyliśmy 8 punktów wkładań. Były to punkty wkładań w Żarach, w Nowej Soli, w Brzegu Dolnym, w Krzyżu Wielkopolskim, w Złotoryi, w Cieszynie. W Cieszynie, Kalębicach, w Zgorzelcu, w Chojnie. Dodatkowo utworzyliśmy też punkt wkładań na ścianie wschodniej z możliwością właśnie tam zakoszowania gołębi. Przyszło tam 50 gołąbków z oddziału Biała Podlaska oraz oddziału Siedlce. W zeszłym roku Grzegorz Myszka i Krzysztof Rytel brali udział w naszym locie Minden z bardzo dużym powodzeniem. Ich gołębie na dystansie przeszło 940 km, meldowały się już o godzinie 8 na drugi dzień. Także lot był udany, w związku z tym namówili kilku kolegów, którzy też biorą udział w tym locie. Jeśli chodzi o sam lot, ogólnie na lot przeszło 2100 gołębi. Także gołębie będą miały do pokonania dystans od 400 km do przeszło 600 km. Od Szczecina aż po Sam Cieszyn. Także lot cieszy się dużym powodzeniem. Mamy nadzieję, że będzie udany tak jak w poprzednich latach. Ja już w tym momencie chciałbym serdecznie też podziękować wszystkim organizatorom punktów wkładań, bo bez nich ten lot nie mógłby się odbyć. Dziękuję też szczególnie prezesowi oddziału Zielona Góra, koledze Maćkowi Tarachowi za użyczenie karabiny. Szczególne podziękowanie dla Mariusza Błaszczyka z oddziału Żary za mocne zaangażowanie się właśnie w Minden i dużą pomoc, jaką mi tutaj udzielił w organizacji tego lotu. W tym momencie będziemy oczekiwać na przylot gołębi, także ja wszystkim życzę sukcesu, jak najmniejszych strat i zapraszam na edycję 2020. Będzie to 9. lot z miejscowości Minden. Jeżeli chodzi o samą rywalizację lotu Minden, to w locie nagradzanych jest 51 gołębi oraz 10 pierwszych drużyn. Drużyna to jest 5 gołębi, z czego 3 najszybsze biorą właśnie udział w rywalizacji. Nasz klub oprócz
lotów gołębi młodych. Oprócz lotu gołębi minnej organizuje również 5 lotów gołębi dorosłych na dalekim dystansie. Rozpoczynamy zawsze na początku czerwca. Co 2 tygodnie mamy loty. Mamy loty z takich miejscowości jak Ostenda, Paryż, Wilno, Duisburg. Także wszystkich sympatyków lotów dalekodystansowych zapraszam również do tej rywalizacji, gdzie z każdego lotu są przewidziane bardzo fajne nagrody i hodowcy mogą się sprawdzić właśnie w tym dalekim dystansie w rywalizacji z innymi hodowcami z różnych części kraju. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, życzę sukcesu na locie Minden i zapraszam na edycję w 2020 roku. Dobry lot!